Cześć, a to wywiad live na pierwszych mistrzostwach rzutem nożem i toporkiem w Warszawie 29 sierpnia w wiosce Żywej Archeologii przy ulicy Wysockiego 11. Z głównym jego organizatorem w pełnej to organizacji i krasie oraz od kuchni, czyli sztuka improwizacji i przekazu sportowego przeplatana przerwami na czas podania racji żywnościowych dla uczestników turnieju, przerwą na rzuty treningowe, przywołania do stanowisk i wiele więcej naturalnego otoczenia. Sami posłuchajcie, jak ciekawie to wypadło. Zapraszam. Rzuca. Masz kartę? Ma kartę. Wszystko się zgadza. No rzuca. No mówię, nie wiem czy kasza już doszła. Na pewno. Jest mi ciotka. To też warto zrobić. Nie się tego. To miałem, a nie, nie. Dobra. Piękny koloryt do podcastu. Poszło już? Posolić coś? Próby jedzeniowe. Piękny klimat. Karm. Cześć Artur, spotkaliśmy się w pewnym miejscu, atrakcyjnym miejscu. Dzisiaj mistrzostwa. Mistrzostwa, pierwsze mistrzostwa. Pierwsze mistrzostwa. Nożem i toporkiem w Warszawie. Pierwsze w Warszawie, dlatego. Pierwsze w Warszawie, fantastyczne miejsce. Nagrywamy to nie w studio, a w pięknym kolorycie. Mamy dość ładną pogodę. Tak, znajdujemy się w wiosce Żywej Archeologii, to jest Wysockiego 11. I tutaj poza z tym, że co sobotę rzucamy nożami i toporkami, to co niedzielę również sparujemy. Sparujemy na bardzo różne rzeczy, od noża przez rękawice, po nawet włócznie. Miecze, szable, pałki, co tylko dusza zapragnie. I spotykamy się po to, żeby walczyć. W sobotę rzucamy nożami, toporkami. Walczyć czy trenować? A w niedzielę walczymy. To jest o wiele bardziej walka, chociaż nadal przyjacielska, niż trenowanie. Dlatego, że to nie są w niedzielę treningi. Nie jest tak, że jest jakiś prowadzący, jest sekcja. Nie. To wygląda tak, że spotykamy się. Jeżeli ktoś chce się rozgrzewać, to się rozgrzewa. Jeżeli nie, to nie. I po prostu bierzemy atrapy, bierzemy sprzęt, ochraniacze. I zaczynamy się przyjacielsko pokładać. Co mógłbyś powiedzieć o dzisiejszym spotkaniu, bo jest tak ciekawe i tak jeszcze tajemnicze, wiele, wiele osób w ogóle nie ma pojęcia. Myślę, że jesteśmy w samym nie ma pojęcia w ogóle, co się dzieje w Warszawie, nie? Jakie są możliwości, prawda? Jesteśmy w samym środku w tym momencie, już za nami są kategorie rzutu nożem. Jesteśmy na zawodach związanych z rzucaniem nożem i tomahawkiem. Tomahawkiem, a nie siekierą. Warszawa powoli zaczyna się przyzwyczajać do rzucania siekierą, ale tomahawk jest nadal bardzo orientalny. I my tutaj proponujemy ludziom co sobotę warsztaty z rzucania. Oczywiście można też sobie swobodnie rzucać, jeżeli ktoś ma taką wolę. Ale to jest to jest już czas trwa jakiś, lecz to nie jest od dawna, to jest nowa inicjatywa, te warsztaty chyba tak tutaj jest, na tym miejscu. Są zupełnie nową inicjatywą przez ostatnie może 2 miesiące, może 3. Wcześniej przez dobrych 5 czy 6 lat żeśmy po prostu spotykali się z ludźmi i rzucali gdzie popadło, ale to zupełnie inne warunki, inne możliwości oferuje nam Wioska Żywej Archeologii przy ulicy Wysockiego 11 w Warszawie. I Wioska Żywej Archeologii poza tym to nie jest tylko miejsce samo w sobie. To jest również taka przestrzeń, która pozwala właśnie na rozwijanie się w tych wszystkich aktywnościach, które są nam tak bardzo bliskie. Powiedz mi, to będzie regułą jak na ten czas, chyba do momentu, kiedy śnieg spadnie i, że tak powiem, zmrozi zapał uczestników i chętnych. Mam taką nadzieję, że uda się to jak najdłużej właśnie utrzymać. Również jeżeli będą chętni, to i zimą, bo ja z mojej strony przeszkód nie widzę. Nie widzisz w tym momencie. Tak jest.
Czyli zima, zima nie powstrzyma, jak nie. to mówią. Zima nadchodzi, ale tutaj będzie... Zwykle zimą też rzucamy, więc jeżeli tylko będzie taka możliwość i będą chętni, to będziemy rzucać. A czyli nie, tutaj będzie mówię. Cały czas jak najbardziej miejsce otwarte, będzie alternatywa, będzie możliwość tak rozwijania swoich umiejętności, a przyznam, że jak na to patrzę, specjalnie przyjechałem z zainteresowania, no to coraz to więcej osób bierze w tym udział, chce się tego uczyć. Jak ja też tam swoje pierwsze szlify robiłem, było dużo, dużo mniej osób, ale to wynikało pewnie z tego, że wiele osób ma też z Polski swoje miejsca, gdzie to uprawia, że tak powiem, gdzie trenuje, więc nie ma sensu przyjeżdżać specjalnie do Warszawy. Jednak dzisiejsza inicjatywa, dzisiejsze mistrzostwa, mam nadzieję, że powtórzą się za rok, jak myślisz? Też mam taką nadzieję. Jeżeli tylko będziemy mieć taką możliwość finansowo, bo jednak koszty takiego przedsięwzięcia są naprawdę duże. Tak, obsłużenie chyba tego, tak. Jak z czym to się wiąże, powiedz tak pokrótce, a nam wszystkim tutaj. Samo zakupienie stelaży, talarków, nawet jeżeli się, w momencie, kiedy się uda je jakoś załatwić, czy po kosztach, czy inaczej, to jest dobrze. Ale same te stelaże i telarki to już są naprawdę często spore kwoty przy tych ilościach. Dalej idąc, przygotowanie, chociażby to, że tuż za nami w tym momencie gotuje się jedzenie. To prawda, potwierdzam, byłem bardzo blisko ognia i czułem ten świetny zapach. Będziesz miał okazję spróbować za chwilę. Ja jestem wybredny strasznie. No, tutaj raczej polecam. A dalej, Wojtek zna się na rzeczy. Oczywiście na wiosce również można zjeść coś. W wiosce żywej archeologii można kupić również jedzenie i wioska pod tym względem i picie, i wioska pod tym względem jest przygotowana, co również nam już sprawę ułatwia. Kosztowo jest kwestia również farb, bo sam zakup talarków to niestety nie wszystko. Trzeba je pomalować, często przemalować to, co już było na nich, jeżeli coś na nich było. Farby, tego typu rzeczy, taśmy, nie taśmy, niestety to wszystko po prostu kosztuje, zwłaszcza, że talarki się psują. Telarki się psują często, stelaże się psują często. To nie jest tak, że w trakcie zawodów można mieć ich tylko tyle, ile potrzeba na zawody i trzeba po prostu wymieniać w trakcie. Zwłaszcza przy rzucaniu toporkiem. Niestety one nie przeżywają takiego rzucenia. Artur, powiedz mi, ile uprawiasz tę dyscyplinę? Nie można jej nazwać sportową, dlatego że chyba nawet nie ma na to żadnego papieru, nie ma na to certyfikatu na rzucanie nożami, nie ma... No bardzo wiele sportów nie ma. Mamy piękny koloryt. Jak długo trenuję? Trudno tak naprawdę określić dokładnie jak długo, dlatego że na zawody jeżdżę pewnie do 4 lata, myślę. Trudno, musiałbym sprawdzić tak naprawdę. Jeździmy oboje z Kasią, oboje ćwiczymy, a rzucam myślę, że z 7. Tyle, że tak naprawdę to u mnie z tym rzucaniem był ten problem, że nie było komu do momentu, kiedy zacząłem jeździć na zawody, tak naprawdę mi podpowiedzieć bardziej z rzucaniem, bo wtedy jeszcze nie było tyle materiałów na ten temat w internecie, na YouTubie. Nie było. Ale ty je teraz budujesz. Staramy się to rozpropagować możliwie i również poprzez tworzenie nagrań po polsku, bo tego po prostu zabrakło. Zatrzymaj proszę. Mieliśmy chwilę przerwy technicznej z uwagi na to, że uczestnicy z widowni weszli na sektor, gdzie grozi im zagłada, rikoszet, cokolwiek. Także kontynuujmy. Więc rzucamy dobrych lat kilka, z tym, że początki były po prostu trudne, bo wszystkiego musieliśmy się na początku sami uczyć, a dopiero w momencie, kiedy zdecydowaliśmy się pojechać na pierwsze zawody, to wtedy te kluczowe takie podpowiedzi zupełnie zmieniły wszystko. Zmieniły styl, zmieniły paradygmat i co najważniejsze, przyniesienie chyba umiejętności, prawda? Bo przywieźliście już ze sobą jakiś tam bagaż z powrotem. Również bagaż materialny w postaci pucharów. No to też. Dobra, muszę kończyć. Także dziękujemy Arturowi. Artur w tej sekundzie właśnie wybył na swoje rzucanie, na swoją kolej, także chwilę poczekamy, nic się nie stanie. Nawet powiem wam, że postaram się to
w jakiś sposób ubrać słowa, skomentować. Artur swoim doświadczeniem zapewne pokaże kunszt rzucania. Mamy przerwę techniczną, poprawki, tytyrytki. Wydaje się wszystko pod kontrolą. Artur po pierwszym, po drugim i po trzecim rzucie. Myślę, że to rozgrzewkowe formy. Zaraz go pewnie będą podliczać. Artur, jesteś po rzucaniu. Co powiesz, bo w ogóle chciałem spytać o poziom. Oj, nadal jestem w trakcie rzucania, tak. Wiesz, bo rzuciliśmy już kategorię z noża, tak? Ale nie rzuciliśmy jeszcze w całej kategorii toporki. Wiem, czy cię będzie słychać. Dopiero pierwszy rzutem zrzuciłem z toporku, więc który, jeszcze jaki to był? Dużo. 5 to metrów? 4 metry. 4 metry. 4 metry, potem będzie, jeżeli chodzi o toporek, 5 metrów i 7. Też ci nałożę. Czyli w jednej konkurencji 3 dystanse. To są oddzielne konkurencje tak naprawdę. Wiesz? No, czyli każdy dystans jest osobną konkurencją, dzięki czemu jest większa szansa na zdobycie nagrody. Tak jest. Wróci do domu z uśmiechem na twarzy. Z uśmiechem na twarzy, właśnie tak. Nakładamy uśmiechem... właśnie w trakcie jedzenie dla... Tak jest. Pilot taki kaszowy, tak? Tak, strawa dla zawodników i uczestników. Bractwa Sztyletu i Topora. Nie tylko. Nie tylko. Bractwo Sztyletu i Topora to jest taka inicjatywa... Oj, chętnych, głównie, napływa. Tak jest, głównie Gregora Poprockiego, Janka Sokarskiego, Janusza Kupsia, ale też właśnie młodszego pokolenia. Fabryczny Lidz. W postaci chociażby Radka właśnie Waśniewskiego, czy mnie i Kasi również. Okej. Okay. Polska drużyna... Polska marka. Polska marka, tak, jeżeli chodzi o rzucanie nożem, owszem. Zaraz dołożę jeszcze. Dobra, dzięki, wystarczy. Mięska więcej? To mnie przekonałeś. A właśnie. Mięso robi wszystko, nie? W naszym życiu. Nie da się ukryć. Najlepsze jest surowe. Surowe? Ja uwielbiam, na przykład mi się w domu dużo kiełbas robiło. Ja, jak było już przyprawione, ale jeszcze nie w kiszce. Słuchajcie. To było moje mięso do jedzenia. Naprawdę? Nie mogłem tego żreć po prostu tony. Mój brat mu palca nie stracił, bo ja musiałem mieć przyprawione, a on wybierał prosto z maszynki. I wsadził raz, tam miał 5-6 lat może, wsadził palucha do dziury w środku. I uszczerbek na kręcił. Zdrowiu. No, tak na samej kości został. Nie? Zatrzymamy na chwilę. Ale się dzieje przy kuchni. Dziękuję. Jedzenie wypada. Skadzi. No, chętnych dużo. Chętnych dużo. Ubywa. Ta impreza obok to jest jakoś połączona z nami, czy zupełnie? Absolutnie. Nie, zupełnie niezależna. Znaczy, jeżeli to przez wioskę. To przez wioskę żywej archeologii i tutaj się naprawdę dużo rzeczy dzieje. I tematycznie często. Dzieje się, dzieje. W miarę wspólne, tak. Ale słuchajcie, dzieje się. Mamy Artura, który przegryza. Mówiliśmy o trzech konkurencjach, bo trzy dystanse to trzy konkurencje, tak jak. A już się zaznajomiłem. 4, 5, 7 metrów, tak? 4, 5, 7 metrów na tomahawk, 3, 5, 7 na nóż. Na nóż. I słuchajcie, no mamy tutaj sporo uczestników. 20, Artura, 22 zawodników. 22 zawodników, a próbowałem Artura tutaj jeszcze podpytać, jak skaluje, jak ocenia poziom przyjezdnych, bo na pewno nie wszyscy są z Warszawy, to ja jestem w 100% pewny, że 100% skład obecny tutaj nie jest, nie składa się tylko z warszawiaków, a więc powiedz kilka może jeszcze słów przegryzając kaszę i to będzie piękny podcast, który należy do naturalnych tworów. Powiedz, jeżeli chodzi nam o coś. Nasz poziom, to mamy tutaj chociażby wielokrotnego mistrza świata, Gregora Paprockiego, który oczywiście w nożu wszystkie pierwsze miejsca zgarnął prawie, że bezkonkurencyjnie, ale mamy również wschodzące gwiazdy, bo na przykład choć Gregor zwykle konkurencyjnie